Testamentu nie piszę żadnego. Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie. Pamiętajmy, że jak kardynał Chląd, tak i ja wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby ludzie się zmienili. Najserdeczniej witam Państwa w pełnej dostojeństwa, piękna i sakrum Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Dzisiaj, 15 sierpnia 2021 roku, patronalne święto Pelplińskiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w dniu patrona miasta świętego Bernarda, w dniu kolejnej rocznicy Bitwy Warszawskiej spotykamy się na koncercie zatytułowanym Musicie być jak orły, dedykowanym pamięci Stefana Wyszyńskiego. W 6 częściach zatytułowanych Wolność, Ojczyzna, jej przeszłość, Naród, jego teraźniejszość, Rodzina, kobieta, życie, Maryja, Matka nasza oraz Epilog ku przyszłości, będą do nas docierać słowa zawarte we fragmentach homilii i konferencji prymasa tysiąclecia, brzmiące tak, jakby były kierowane do współczesnych, także do nas, siedzących w Pelplińskiej katedrze, jak i tych, którzy są z nami duchowo za pośrednictwem Radia Głos. Usłyszymy te słowa w interpretacji aktora scen warszawskich Macieja Gąsiorka. W części muzycznej utworu, utwory kompozytorów polskich i obcych, w tym kilka pieśni Ave Maria. Wystąpi trio Pelplinensis w składzie Jolanta Grzona, sopran, Michał Rakowski, organy, Klaudiusz Rosu, skrzypce. Gościnnie zespołem trio Pelplinensis zaśpiewa pelplinianin Tadeusz Szczeblewski, tenor. Szczegółowy program koncertu, a także informacje o wykonawcach znajdą Państwo w folderze. W nim także m.in. biografia Stefana Wyszyńskiego oraz pieśń Soli Deo, jedynemu Bogu, przygotowana specjalnie na uroczystości beatyfikacyjne. Słowo, muzyka i śpiew miały zostać wzbogacone obrazem, te obrazy w folderze. Obrazy, które znajdują się w folderze, pochodzą z zasobów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Instytutu Prymasowskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie. Niektóre z nich po raz pierwszy są publikowane. Scenariusz dzisiejszego programu przygotował mówiący te słowa Bogdan Wiśniewski. Organizatorzy: Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie, Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie oraz Parafia Katedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pelplinie. Partnerami zaś są Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Instytut Prymasowski Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rozgłośnia Katolicka Diecezji Pelplińskiej Radio Głos, Konfederacja Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej,
Liceum Katolickie imienia Jana Pawła II, Collegium Marianum, telewizja Pelplin. Koncert może odbyć się dzięki hojności darczyńców. Współfinansują go gmina Pelplin, Bank Spółdzielczy w Skurczu, państwo Anna i Łukasz Partyka, dama i kawaler orderu świętego Stanisława. Dzisiejszy koncert słowa, pieśni i muzyki ma szczególny charakter. Nie chcemy, aby był tylko artystycznym wydarzeniem. Nie chcemy nawet, aby był tylko wyrazem naszej pamięci o wielkim Polaku i wielkim człowieku Kościoła. Chcemy natomiast, wykonawcy, realizatorzy i organizatorzy, aby był on czasem oczekiwania na beatyfikację prymasa tysiąclecia. Przede wszystkim zaś chcemy, aby był czasem swoistych rekolekcji, które on, sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, za pośrednictwem wypowiedzianych przed wieloma latami słów, dzisiaj będzie te rekolekcje do nas głosił. Biorąc to pod uwagę, serdecznie prosimy o oklaski dopiero po zakończeniu naszego spotkania. Prosimy również o niezabieranie głosu. Chcemy, aby tutaj od ołtarza wybrzmiały tylko te słowa tego człowieka, który za 4 tygodnie będzie ogłoszony, błogosławiony. Testamentu nie pisze żadnego. Przyjdą nowe czasy. Wymagają nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie. Pamiętajmy, że jak kardynał Chląd, tak i ja wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce. Choćby ludzie się zmienili.
Wielkie jest prawo do wolności. Złożył je w naturze człowieka sam Bóg. Jest ono tak wielkie, że poruszyło nawet niebo, wstrząsając niejako wewnętrznym szczęściem samego Boga. Oto Ojciec Niebieski Synowi swojemu ciało sposobił, ażeby Bóg, człowiek, złożył je w obronie wolności swych braci. Przez krzyż, ofiarę z ciała i krwi swojej, Bóg, Chrystus, wyzwolił człowieka. Aż tak potężne jest prawo do wolności. Nie myślcie, najmilsze dzieci Boże, że wolność spadła nam z nieba bez wysiłku, bez udziału całego narodu. Naród w niewoli nie przestał wierzyć w sprawiedliwość Bożą. Wołał nieustannie, cierpliwie, wytrwale. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie. Ojczyznę wolną! Racz nam wrócić, Panie. Ten śpiew, ten krzyk rozpaczy, ale nadziei i wiary przebijał niebiosa, mobilizował całą Polskę. Rozlegał się w kraju ojczystym i na wygnaniu, w więzieniach i w kopalniach, zewsząd. Podnosił się w niebo wielki, potężny głos narodu, który nie chce i nie może umrzeć, bo mu nie wolno, bo nie ma do tego prawa. Naród wołał, ufał i wierzył w wyższą sprawiedliwość Bożą, a swą religijną wiarę interpretował niekiedy wiarą w odrodzenie polityczne. Wkładał w zmartwychwstanie pańskie treści nie tylko teologiczne, ale i rodzime, polskie. Żyjąc wiarą, modlił się tak, jak modlił się Cyprian Kamil Norwid, ten mocarz Ducha Polskiego. Od góry jasnej ku biegunom nocy i niechaj wielkie będzie zmiłowanie, bo zapatruje się na krzyżowanie i Eloi Lama wołamy pomocy. Maryjo, Pani aniołów, u Ciebie, u Twej korony prosim zmartwychwstanie. Polska wróciła do praw wolnego państwa, ponieważ nigdy nie utraciła wiary w swoje prawo do wolności. Od początku naszych dziejów naród nasz pracował na odzyskanie wolności państwa, wyrabiając sobie na karcie Europy takie miejsce, iż nie zdołały go zatrzeć zmienione granice, podziały i zakusy potężnych monarchów, wielkich imperiów. Bóg im odebrał ducha, a uciemiężony naród pozostawił tam, gdzie zgodnie z zamiarami opatrzności Bożej
być powinien. Przyglądaliście może, się kiedy przyglądaliście ptakowi, jak tłucze się w klatce. Wszystko pierze z piersi swej wyrywa. Zimny obserwator, patrzący na to, może powiedzieć: głupi ptak. Chociaż lepiej, aby po prostu otworzył drzwiczki i wypuścił głupiego ptaka na wolność. Nie wolno mówić głupi ptak. Trzeba raczej powiedzieć: on się rwie w światy. Kto może się dziwić, że o klatkę w Polsce ustanowioną rozbijały się piersi polskich ptaków, aż pióra leciały, rany pozostawiające? Wytłumaczcie ptakowi, aby się niepotrzebnie nie obijał o druty, bo ich nie przezwycięży. Nawet ptakowi, który nie ma przecież rozumu ani rozeznania i powiązania swoich dążeń z dążeniami innych ptaków, tego nie wytłumaczycie. A jak chcielibyście to wytłumaczyć istocie rozumnej i wolnej? O, żadną miarą nie da się tego wytłumaczyć, bo wielkie jest prawo człowieka do wolności. Musicie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orli. Musicie ducha hartować i wznosić wysoko. Tylko będąc jak orły, potraficie przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko, a nie pełzają po ziemi. Jednak czy będziecie mogli być jak orły, zależy przede wszystkim od tego, komu pozwolicie rzeźbić w waszej duszy i w waszym umyśle. Pamiętając, że obywateli prawych nie produkuje się w fabrykach, ale pod sercem matek i pod okiem prawdziwych wychowawców, którzy wzór dobrego nauczyciela biorą z Jezusa Chrystusa. Thank you.
Juliusz Słowacki napisał: szli krzycząc: Polska! Polska! Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał: jaka? To pytanie zawsze stawało przed narodem. Toczyła się walka nie tylko o wolność, ale o jakość Polski. Dlatego też, gdy mamy teraz odpowiedzieć na pytanie: Polska, ale jaka? Chciejmy sobie naprzód przypomnieć, najmilsi, nasze obowiązki. Pierwszy obowiązek, który spoczywa na nas współczesnych i na młodszym pokoleniu, to obowiązek szacunku dla przeszłości historycznej. Zdaje się, że nie mamy powodu uprawiać jakiejś krucjaty przeciwko naszym dziejom narodowym i przeszłości narodu. Bo słusznie można powiedzieć, że chociaż mamy sobie osobiście wiele do wyrzucenia i chociaż staramy się być sprawiedliwi w ocenie naszego wysiłku rodzimego, to jednak dziejów naszych ojczystych wstydzić się nie możemy i nie mamy potrzeby. Naród musi zachować swoją bogatą przeszłość i musi się nią szczycić. Wszystko, co o tej przeszłości mówi, ma dla młodych pokoleń znaczenie wychowawcze. Polska bowiem ma wspaniałą przeszłość. Ma swoje dzieje, kulturę, literaturę, sztukę, rzeźbę. Musimy więc nieustannie nawiązywać do przeszłości. Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który nie może nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się zgodnie ze swoją własną duchowością, jest narodem niewolniczym. Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, to naród renegatów. Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć. Podcina korzenie własnego istnienia. Dlatego wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości do dziejów ojczystych ma olbrzymie znaczenie dla przyszłości narodu. Trzeba zerwać z manią obrzydzania naszych dziejów i dowcipkowania z tragicznych niekiedy przeżyć narodu. Trzeba myśleć o tym, że młode pokolenie Polski żyjącej na przełęczy świata musi być wychowane w głębokim duchu dla czci przeszłości narodu. Jeśli ma ono dzisiaj ofiarnie wypełniać swoje obowiązki i pracować dla przyszłości, nie lękajmy się, najmilsi, że zejdziemy na manowce szowinizmu i błędnego nacjonalizmu.
nigdy nam to nie groziło. Zawsze wykazywaliśmy gotowość do poświęcenia siebie za wolność ludów. Jednak wyjątkowa nasza sytuacja wymaga czujności, wielkiej wrażliwości na sprawy i na ducha narodu. Ogromnej czci dla ziemi, która gromadzi prochy przodków, pełnej gotowości służenia tej naszej rodzinie rodzin w duchu chrześcijańskiej miłości do ojczyzny. Umacniał ją w nas Kościół Chrystusowy i wielcy synowie narodu, żyjący duchem Ewangelii, rządzący się wzniosłymi zasadami etyki katolickiej. Thank you.
Trzeba zacząć od naprawy człowieka. Dzisiaj słyszy się wielkie wołanie o powrót moralności ewangelicznej do naszego życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Zawsze możemy powiedzieć tak, ale przecież nie wszyscy są źli. Na pewno nie wszyscy. Gdyby było inaczej, naród już by dawno zginął. Jeżeli w każdym środowisku istnieje przynajmniej grupa ludzi, którzy umieją w sobie, w swoim życiu rodzinnym i w swojej pracy bronić moralności chrześcijańskiej, to bardzo często ci właśnie ludzie, których stać na męstwo, są przyczyną trwania całego narodu. Słuszną jest rzeczą, abyśmy oddali pełen szacunek tym ludziom, którzy w niebywałym trudzie przyznawali się zawsze do Chrystusa i do Ewangelii, którzy nie poddawali się złudzeniom. Niemniej jednak trzeba sobie powiedzieć, że dużo musimy odmienić w naszym życiu społecznym. Dlatego dzisiaj wołanie o powrót moralności chrześcijańskiej jest tak niesłychanie doniosłe. To może stać się warunkiem naszego uratowania. Zwłaszcza, że Bóg uczynił narody uleczalnymi i nie ma sytuacji bez wyjścia. Istnieje bowiem jeszcze sumienie człowieka, jego zdrowy rozsądek, sumienie rodzinne, sumienie narodu. Bodajże najważniejszą sprawą w tej chwili jest w Polsce obrona kultury narodowej, ojczystej, chrześcijańskiej, niż jakikolwiek inny program. Może na polskiej ziemi nie powstać wiele rzeczy, ta lub inna fabryka, i to jeszcze nie będzie największą stratą. Gdybyśmy jednak byli narodem niemych, zalęknionych i trwożliwych, wtedy przestalibyśmy tworzyć dobra kultury, którymi ma żyć nasza dziatwa i młodzież. Cała współczesność, przez którą idziemy ku przyszłości. Nienawiścią nie obronimy naszej ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy ją więc miłością. Naprzód między sobą, aby nie podnieść przeciw nikomu ręki w ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić. Polacy już dość byli bici przez obcych. Niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi. Innej drogi porozumienia. Przez miłość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: oto jak oni się miłują.
Wtedy dopiero zapanuje upragniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie. Próby budowania moralności bez Boga i wbrew Bogu czynią człowieka bezbronnym wobec własnych słabości i nacisków zła z zewnątrz. Obecność Chrystusa w świecie jest nadzieją rodziny ludzkiej. Uznanie Jego miejsca wśród nas jest naszym błogosławieństwem. Ale nie daj Boże, odmówienie Chrystusowi miejsca w sercach naszych, w rodzinach, w narodzie, a nawet w społeczności publicznej, to zawsze prowadzi do ruiny. Wszelka więc odnowa musi się zaczynać od rehabilitacji Boga człowieka w naszym życiu osobistym, w życiu naszych rodzin, narodu i państwa. Zakradła się w nasze życie społeczne wieloznaczność słów, te same zwroty, nawet codzienne, jak walka o pokój, o dobro narodu czy o demokrację, w ustach różnych ludzi znaczą co innego. Niekiedy celowo wykorzystywano tę wieloznaczność, aby ukryć właściwe intencje. Nie trzeba się oglądać na innych, na tych lub owych. Może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy się prawdziwie odmienili. A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać, i politycy będą musieli się odmienić. Czy będą chcieli, czy nie. Naród, w którym rozłożona została rodzina, zanika
Istnieje bowiem biologiczna więź między rodziną a narodem. Naród stanowi ochronę dla rodziny i odwrotnie. W ciężkich czasach bytu narodowego, gdy nie mieliśmy wolności politycznej, naród ze wszystkimi swoimi wartościami chronił się w zaciszu i dyskrecji życia rodzinnego. Pamiętam, jak będąc małym chłopcem, uczyłem się w domu historii Polski na 24 obrazach, które ojciec mój wyciągnął gdzieś z ukrycia. Czytaliśmy tę książkę podczas długich zimowych wieczorów. Jakże wiele z tamtych czasów zapadło mi w duszę do dziś dnia. Naród musi uznać prawa rodziny, a zwłaszcza prawo do jej trwałości. I nic z tego przeciwko temu podejmować nie może, bo szkodziłby sam sobie. Na służbie rodziny musi być cały dorobek narodu, jego język, dzieje, obyczaje i tradycje. Dla narodu najważniejszą siłą i bastionem jest rodzina. Kto jest przyjacielem narodu, umacnia rodzinę. Kto jest wrogiem narodu, niszczy rodzinę. My, Polacy z krwi i kości, wyrośli na rodzimych piaskach, u górach i zagonach. Najlepiej chyba rozumiemy, czym dla narodu jest rodzina. Ratujcie w Polsce człowieka. Ratujcie nowe życie. Ratujcie prawo człowieka do urodzenia się na polskiej ziemi. W tej chwili najważniejszą rzeczą jest, aby Polska nie stoczyła się na ostatnie miejsce w świecie w przyroście naturalnym ludności. Jesteśmy na samym dnie. Nie tylko Warszawa, która niemal ze wszystkich miast globu ma najniższy procent przyrostu naturalnego, ale cały naród stacza się poniżej możliwości egzystencji. Największym szczęściem jest dziecko. Może 100 inżynierów postawić 1000 kombinatów fabrycznych, ale żadna z tych budowli nie ma w sobie życia wiecznego. A małe niemowlę, które wyda na świat mocami bożymi, matka ma w sobie życie wieczne. Poganiający świat cienie swojego myślenia rzuca tak często i na kobietę. Nie chce w niej widzieć matki życia, nawet lęka się tego, by kobieta została matką. Wystarczy mu, że jest kobietą. Rodzi się groza wynaturzenia kobiety. Istnieje cały system współżycia dwojga bez konsekwencji macierzyństwa. Ten styl myślenia i dążeń umacniany jest przez literaturę, film, teatr, modę, obyczaj towarzyski. Są to sprawy zbyt może dobrze znane, by więcej o nich mówić. Wobec takiego niebezpieczeństwa wzrost czci kobiety matki w kościele jest opatrznościowy dla czasów współczesnych. Matka Boga człowieka była naprzód matką dziecięcia, młodzieńca. I każda z was, drogie matki, jest najpierw matką niemowlęcia, dziecięcia, młodzieńca czy dziewczęcia.
ale jak Maryja doczekała się tego, że powiedziano o jej Synu: oto Zbawiciel świata. Tak też może o niejednym dziecku, które wyrosło w ramionach polskich matek, powiedzą kiedyś: oto człowiek prawdziwie wielki, człowiek zasłużony, wartościowy, bohater. Potrzebujemy Matki Bożej. Przecież nawet Bóg jej potrzebował. Szukamy u niej ratunku i pomocy. Ona najpierw samemu Bogu była pomocą. Potrzebna była Bogu Maryja, jej fiat, jej zgoda i jej niepokalane ciało dla wypełnienia Jego odwiecznych zamiarów i naprawienia dzieła popsutego przez grzech. Gdy wstępował do nieba, potrzebna mu była świadomość, że na ziemi została matka, która opiekować się będzie jego młodym kościołem. A potem wziął ją ciałem i duszą do nieba, aby była po jego prawicy na wieki. Potrzebna mu jest i tam. Chce z nią królować i przez nią sprawować swoje rządy nad światem. Przedziwnie wymowne jest działanie mocy Bożej przez Maryję w naszych czasach. Bóg, który ongiś budził nadzieję udręczonej rodziny ludzkiej i raz po raz pokazywał jej przyszłą Matkę Boga, Zbawcy świata, i w naszych czasach tak pełnych udręki ponawia objawienia maryjne. Ujrzeliśmy ją w wizji soboru efeskiego, a potem oglądaliśmy ją często w modlitwie kościoła, w liturgii, w pobożności i religijności maryjnej, we wspaniałych obrzędach i świętach, które Kościół ustanawia. A gdy świątynie rozbrzmiewały czcią Maryi, oto Bóg, chcąc przybliżyć jeszcze bardziej Matkę swoją ludziom, wyprowadza ją ze świątyń i ukazuje w polach, wśród gór, na przedmieściach i pastwiskach.
W naszych dziejowych przeżyciach wiele zawdzięczamy kultowi Najświętszej Matki Boga. Dzięki niej zwyciężyliśmy w walce o wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii Chrystusowej i Kościołowi. I dlatego na progu nowego tysiąclecia na nowo oddajemy się duchowemu macierzyństwu Matki Boga i ludzi. Wierzymy, że obojętność religijna świata nowoczesnego, laicyzm i ateizm, wszystkie współczesne choroby duchowe można przezwyciężyć mocą chrześcijańskiej lekarki i matki rodziny ludzkiej. Kościół polski musi być zawsze wrażliwy na widzenie narodowe Kościoła Świętego. Ostatecznie takie widzenie sprawia, że naród ciąży ku Kościołowi. W tym ciążeniu narodu centralnym punktem jest Jasna Góra. To jest niemal narodowy Nazaret. Naród tutaj mówi swoje Ave Gratia Plena i to wszystkimi językami i sercami, nawet niewierzących w Chrystusa. Naród nasz, jako grupa żyjąca na ziemi, danej nam przez opatrzność, mówiąca językiem polskim i związana podobieństwem ducha, dziejów, historii, kultury, literatury i sztuki polskiej, ma prawo liczyć, że Maryja jest szczególną wspomożycielką nie tylko dla Kościoła w Polsce, ale i dla narodu. Jest matką życia narodu. Jest matką kołysek. Wiecie to dobrze, matki i ojcowie, bo nad łóżkami rodzącej się Polski najczęściej widzieć można wizerunek Pani Jasnogórskiej. To matka polskich rodzin. Wychowuje serca matek, uczy je delikatności, poświęcenia i ofiary. Ona zgina twarde kolana naszych ojców, mężów i synów i uczy ich chrześcijańskiego stylu życiowego, przypominając, że w Kościele Bożym nie ma prawa mocnej płci. W porządku Bożym są jednakowe prawa dla kobiety i dla mężczyzn. Mężczyzna i kobieta wspólnie mają czynić sobie ziemię poddaną, wspólnie za nią odpowiadają, wspólnie stają ze swoim sumieniem przed prawem Bożym, wspólnie będą kiedyś sądzeni i nagradzani. Maryja, wyniesiona na ołtarze przez Kościół Chrystusowy, patrząca w nasze twarze, oczy, serca i sumienia, uczy nas przedziwnej delikatności i szacunku dla naszych matek i sióstr. Ten szacunek jest podstawą ładu i prawdziwego postępu. Prawdziwy bowiem postęp narodu wiąże się zawsze ze czcią dla polskiej kobiety. Zwłaszcza wtedy, gdy ona sama umie się szanować.
Można powiedzieć, że obecny kryzys, jakkolwiek go nazwiemy, bo jest to rzeczywiście labirynt spraw trudnych do rozeznania, ma również podłoże moralne. Dlatego muszą wziąć górę cztery zasadnicze elementy. Pierwszy z nich to pokój Bogu i Jego Kościołowi w naszej ojczyźnie. Aby nie było nieustannego szczucia w Polsce przeciwko Kościołowi, przeciwko Chrystusowi i Jego Ewangelii, przeciwko wychowaniu religijnemu i obyczajom chrześcijańskim. Drugi element to prymat rodziny w naszym narodzie, a więc prymat życia, obrony życia, ekonomii rodzinnej skierowanej ku potrzebom rodziny. Trzeci element to prawo do wolności. I czwarty, obrona suwerenności narodu. Jeżeli zaniepokoi się naród przez walkę z Bogiem, jeżeli osłabi się pozycję narodu przez zaniedbania troski o rodzinę, jeżeli będzie nieład w życiu gospodarczym, wtedy najpotężniejszy nawet naród nie zdoła się ostać. Człowiek traci swą osobistą suwerenność już wtedy, gdy jest wewnętrznie rozłożony, gdy jest rozkład religijny, moralny, rodzinny, obyczajowy. Program laicyzacji przynosi najbardziej opłakane skutki w dziedzinie moralności społecznej, rodzinnej i osobistej. Różnymi bowiem drogami upowszechnia się w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, tak zwaną etykę laicką. Podważa się chrześcijański system wartości, głosi względność norm moralnych. W ten sposób podkopuje się sam fundament moralności, którym dla społeczeństwa o długiej i wypróbowanej tradycji chrześcijańskiej są zasady Ewangelii. Na miejscu tych zasad program laicyzacji nie daje żadnego mocnego fundamentu, bo bez Boga, Jego świętości i przykazań chwieje się każda moralność. Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć. Odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości, a narodowi potrzeba wielkości. Nie myślcie, że naród może wypełnić swoje zadanie tylko z pomocą ludzi bez wyrazu, którzy żyją byle jak, aby przeżyć, aby jakoś się odkuć, aby wykręcić się tanim kosztem. Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski. Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość, a my jesteśmy narodem ambitnym, który nie chce umierać, musisz sobie postawić wielkie wymagania. Musisz wychowywać się w duchu ofiary i do ofiar się uzdalniać. Może bowiem przyjść taka chwila, w której tylko ofiarą będzie można zagwarantować wolność naszej ojczyźnie.
Czy chcesz Polski bez wiary w Boga i ludzi, a więc bez ideałów, bez porywów i wzlotów, bez zdolności do poświęcenia i ofiary? Wiara i poświęcenie są potrzebne nie tylko na froncie wojennym, ale także na froncie pracy, obowiązku, zawodu, nauki, codziennego trudu i wysiłku. Wszędzie potrzebna jest wiara żywych ludzi w Boga żywego. Amen. Amen. Ojcze nasz, Radio Głos. Uskrzydla duszę.